te książki, które znajdują się w zamku w Rogowie Opolskim, trafiały do biblioteki w różnym stanie. Tutaj mamy w miarę przyzwoite warunki przechowywania, w miarę stałą wilgotność i temperaturę. Także te zbiory, które tutaj trafiają, na pewno nie są niszczone. Z nich się też rozsądnie korzysta. Jeśli są zdigitalizowane, to właśnie w takiej formie udostępniamy je, nie udostępniamy oryginałów. Tylko w wyjątkowych przypadkach pracownicy korzystają z oryginałów. Musi to być w jakiś sposób uzasadnione do prac naukowych, do badania papieru, grafik. Wtedy się udostępnia oryginały. Natomiast jeśli ktoś chce się zapoznać z treścią, a ta treść znajduje się już w bibliotece cyfrowej, ponieważ Biblioteka Wojewódzka od 2010 roku ma opolską bibliotekę cyfrową, w której zamieszcza swoje najcenniejsze zbiory. Dlatego właśnie w tej formie te zbiory są udostępniane. Dzięki temu chronimy oryginały. Ale niektóre oryginały są w tak złym stanie, że rzeczywiście tylko konserwacja, pełna konserwacja może im przywrócić te walory użytkowe, walory estetyczne, dzięki którym możemy prezentować je między innymi na wystawach, a tych wystaw robimy sporo. Typując do konserwacji zbiory, starałam się wybrać te, które są unikatowe, a więc rękopisy. Stwierdziłam, że Atlas Homana, który jest często wykorzystywany, pokazywany na różnego rodzaju wystawach, jak również w czasie lekcji bibliotecznych, bo i takie odbywają się w zamku, Atlas wymaga pilnej konserwacji. I dlatego został w pierwszej kolejności wytypowany do przeprowadzenia prac konserwatorskich. Po konserwacji będzie można zobaczyć oczywiście grafiki, w tym cykl rodziny Jana i Kaspara Liekena. Są to grafiki ukazujące sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Grafiki wydane w takim atlasie historycznym w 1708 roku w Norymberdze. Będą także grafiki wykonane techniką miedziorytu i akwaforty, pokazujące sceny mitologiczne, antyczne. Myślę, że warto też wspomnieć o starodrukach, które są poddawane konserwacji. Całkiem niedawno po konserwacji wróciła książka bardzo cenna dla biblioteki, ponieważ zawiera pieczątki z byłej biblioteki Chałgwiców. Jest to takie studium heraldyczno-genealogiczne z 1717 roku. Książka trafiła do nas kilka lat temu. Kupiliśmy ją z tym, że była w złym stanie. Nie miała oprawy. Była ogólnie rzecz biorąc bardzo zabrudzona. No i tak sobie postanowiłam, że jeżeli uda się pozyskać środki, to w pierwszej kolejności też ten starodruk zostanie oddany do konserwacji, bo ważne jest odtworzenie przynajmniej tytułów książek, które znajdowały się niegdyś w Bibliotece Chałgwiców, właśnie w zamku w Rogowie.